dobra, no teraz można było powiedzieć, dobra, fajnie, mam ten ciąg dźwięków, który już słyszeliśmy, już mamy w głowie. No dobra, mamy tą melodię w głowie. Tylko teraz pytanie, jak tego użyć? No ja właściwie jak zaczynałem, to też się zastanawiałem, kurczę, tutaj gdzieś przeczytałem, że tutaj większość utworów to w ogóle na tej tonacji A zagrane, w ogóle na pedatonice A i w ogóle co się dzieje, jakiś mindfuck był, no bo ja nie za bardzo potrafiłem sobie to jakoś przekraść, to umiałem, ale jakoś tworzyć coś z tego byłoby mi bardzo ciężko. Teraz spróbujmy sobie zrobić w ten sposób, że użyjemy teraz samej tej pentatoniki do improwizowania. Obadajcie sobie. Dobra, czyli tak, pamiętajcie, 5-8, prawda? 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8. No i teraz popatrzcie, ciąg ten podstawowy, to są dźwięki po kolei, stopnie tej pentatoniki. Posłuchajcie sobie, obadajcie na razie, jak to można by wykorzystać, bo na przykład mamy tak. 5-8. Czy mam 5-8-5-8. Później 5-8-5-7. Czyli tutaj cofamy się, prawda? Idziemy 5-8, później 5, później się cofamy tutaj i później idziemy od początku. Pierwszy. Ja może będę mówić stopni skali, albo nie wiem, progami może na razie dla was będę. 5, 8, 5, 7, prawda? Czy widzicie, co się zaczyna dziać? Spróbujmy, popatrzcie sobie na następne jakieś sposoby. Czyli widzicie, tutaj też wiąże się to z tym, że ja nie tyle, że ja gram różne dźwięki, które tutaj mamy oczywiście w obrębie tej pozycji, ale gram je też z różnymi wartościami czasowymi. Czyli na przykład to nie jest, że ja gram cały czas. Słyszycie, w ten sposób to troszeczkę jest takie, jak takie walenie młotkiem, prawda? Pym, 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 pym. To też jest dobre ćwiczenie na to, żeby w pewnym tempie grać cały czas dźwięki, byleby po tej pozycji, prawda? To też jest dobre ćwiczenie, które zaraz będziemy robić. Ale tutaj zauważcie, że ja wcześniej co robiłem? Tutaj, prawda? Była dłuższa nuta. Czyli tu się zatrzymałem. Dobrym też ćwiczeniem jest to, że na przykład sobie przeskakujemy, na przykład mam piątą najgrubszą strunę i później przeskakuję na przykład na trzecią strunę. To jest bardzo też bardzo fajny efekt brzmieniowy, jest na przykład coś takie. Widzicie, bardzo fajnie to brzmi, czyli mamy taką trochę nutę taką, to się nazywa nuta napędowa, niektórzy mówią nuta pedałowa, ale bardziej ja bym używał nuty napędowej, czyli taka, która... Czyli widzicie, ona nadaje takie
Jakby to prowadzenie, całą to jakby powiedzmy rytmikę najpierw nadaje ta nuta, ten dźwięk tutaj na szóstej strunie. Tutaj też widzieliście, że ja dodałem na przykład slajdy. No i teraz, zapewne też widzieliście filmiki, jak grać slajdy, jak grać jakieś tam power chordy, takie różne rzeczy. Vibrata, bendingi i tak dalej. To na pewno znacie, tylko teraz jest kwestia taka, że te wszystkie umiejętności, które tam posiadliście, prawda, jakieś bendingi, slajdy i tak dalej, tutaj je ustosujemy ściśle według jakby zasad tej skali, tej pentatoniki. Czyli na przykład jak robię slajd, to robię slajd tylko po dźwiękach z tej skali, prawda? Czyli robiłem slajd piąty na tych czwartej i trzeciej strunie, piąty próg, robiłem slajd na siódmy. Na końcu vibrato takie, prawda? Teraz robiłem slajd, podwójny slajd. Równocześnie, prawda? Mogę zrobić. Czyli dobra, na razie sobie popróbujcie właśnie też poćwiczyć w ten sposób, czyli właśnie po prostu skakać sobie te wcześniejsze ćwiczenia i na przykład skakać sobie po strunach. Czyli na przykład piąta, czwarta. Czyli tak, skupcie się. Ćwiczenie byłoby takie następujące. Gramy na razie linearnie, struna, skaczemy co strunę, czyli na przykład na szóstej, 5-8. Może być pauza, tak jak teraz było. Później struna czwarta, później piąta, później trzecia, później czwarta, później druga, później trzecia i pierwsza. Widzicie, to już teraz przez to co zagrałem, zupełnie jakby zburzyliśmy tą taką melodię, która nam się wytworzyła w uszach, grając te dźwięki, tą pentatonikę po kolei, prawda? Czyli to. Wiadomo, że jest częściowo ona podobna, ale przez to, że skaczemy, przesuwamy się o interwały tutaj, właściwie o septymę małą. To już zaczyna się coś dziać. Dobra, to zostawiam Was z tymi ćwiczeniami. Zapraszam do następnego odcinka, z którym będziemy też kombinować. Także papatki, trzymajcie się, ziomeczki.